Starsza, ma 7 lat i przebywa w naszym ogrodzie od początku, kiedy powstał ten dział. Przywitaj się ładnie. Jest to najbardziej doświadczona ogrodka, zarazem najstarsza, dojrzała. Ukatka kalifornijska dobrze współpracuje z człowiekiem, pomimo tego, że jest to dzikie zwierzę, daje się swoić. Można głaskać ukatkę, nauczyć ukatkę różnych rzeczy, ponieważ już od dawna ukatka zdobyła popularność w cyrku, w różnych innych miejscach, gdzie prezentuje się to zwierzę. Najczęściej są to w tej chwili delfinaria i ogrody zoologiczne. Uchatka cała pokryta jest sierścią, to jest taka ciekawostka, ponieważ nie wszyscy wiedzą o tym, że uchatka posiada krótki włos przelegający, dlatego kiedyś bardzo często uchatka ze względu na włos i na tłuszcz była nagminnie trzewiona. W tej chwili jest pod ochroną. Teraz pokażę kolejną różnicę. Małżowiny uszne, które posiada uchatka, nie posiada małżowin usznych, tylko wysłuchowe. Tak, Moni, pięknie. Masz bardzo ładne, maleńkie uszy. Uchatki najczęściej w naturze zjadają różnego rodzaju ryby, ale również żywią się głową, nogami, różnymi owocami morza, również nie pogardzą ptakami, które zamieszkują wybrzeża. Każda uchatka w naturze dozuje sobie sama pokarm w zależności od rozmiarów danego osobnika, od płci. Każda uchatka sobie sama zdobywa to pożywienie. W naszym ogrodzie zoologicznym karmimy uchatki dwoma gatunkami ryb, są to szproty i makrele. Przypominam Państwu również o tym, że o godzinie 16 odbędzie się pokaz karmienia goryli. Serdecznie zapraszam. A kolejny pokaz karmienia ukatek odbędzie się o godzinie 16:30. W naszym ogrodzie karmiono są jeszcze inne zwierzęta. Proszę zasięgnąć informacji w kasie lub na folderach. Zaznaczone są pory karmienia innych zwierząt. Są to lemury. Pelikany są karmione w naszym ogrodzie. Wydry, które posiadamy. Także serdecznie Państwa zapraszam. A my z Moli się pożegnamy. Ukłoń się ładnie. Serdecznie Państwu dziękuję za przybycie na pokaz. I zapraszam o 16:30 na kolejne karmienie uchatek. Do zobaczenia.